kiedyś rozmawiałyśmy na temat tej naturalności. Ty mówiłaś, że w ogóle chciałabyś lansować taki trend. Czy w ogóle czujesz się już tak troszeczkę taką ikoną mody, stylu, że ludzie starają się może nie to, że tobie dorównać, ale patrzą na to, jak wyglądasz, no i przede wszystkim, jakie trendy lansujesz? Myślę, że nie mi oceniać, czy jestem ikoną stylu, ale to jest bardzo miłe, kiedy ktoś tak o mnie pisze, mówi. Natomiast kocham bawić się modą i takie eventy czy wydarzenia jak dzisiaj tylko i wyłącznie sprzyjają takim modowym zabawom, więc wchodzę w to i lubię to, jakby tym się trzeba bawić po prostu. No widzisz, właśnie Julia, ja na przykład dzisiaj także przeglądałam twojego Instagrama, no i wczytywałam się w niektóre komentarze, czy ciebie nie męczy to, że właściwie każdy szczegół twojego ciała jest na świeczniku, nawet paznokcie? Tak, nie męczy mnie to. Jestem jakby świadoma tego, co się dzieje, jestem świadoma, że jestem obserwowana z każdej strony, komentowana czasem przychylnie, czasem mniej. Natomiast nie widzę nic złego w tym, że mam się naturalne paznokcie, a wręcz właśnie fajnie. I ten naturalny trend jest cool i staram się go przemycać. A tak naprawdę też jestem teraz na planie filmu dużego, o którym za dużo teraz nie mogę mówić i tam gram taką skrajnie inną ode mnie dziewczynę, taką troszkę introwertyczkę, która nie dba o swój wygląd. Stąd na przykład mam naturalne brwi niedepilowane, mam naturalne paznokcie. Jestem generalnie bardzo, bardzo tam naturalna, bez makijażu, a wręcz trochę pobrzydzona.